Burz straszny, ale w rzeczywistości, moi drodzy, jesteśmy na zamku Owiesno, a tak naprawdę to na ruinach zamku Owiesno, zamku innego niż wszystkie, z tego względu, że to był zamek, który miał praktycznie kształt okrągły, co jest bardzo, ale to bardzo unikatowe. Oczywiście jest to ruina, znaczna ruina, chociaż widziałem już gorsze. Pięknie porośnięty bluszczem. Widziałem już gorsze, no ale rzeczywiście tutaj już wiele rzeczy nie zobaczymy, ale sporo się jeszcze da zobaczyć i postaram się to wam w najbliższych kilku minutach pokazać. Ja tak trochę tutaj się nielegalnie kręcę. Sypie się trochę ten zamek i trzeba być ostrożnym i pewnie podjąć nawet jakieś lekkie ryzyko, żeby się nam on na głowę nie zawalił. Tabliczka, że jest wstęp zabroniony, jest i informuje o tym, że może się tutaj zdarzyć wszystko. Ale przejdźmy może już do samego zamku, datowany na drugą połowę wieku XIII, czyli można powiedzieć taki nasz lokalny standard. Większość zamków powstawało właśnie w tym okresie. Co ciekawe, niektórzy łączą go nawet z templariuszami. Ile w tym prawdy jest, ciężko powiedzieć. Mnie taka refleksja nachodzi, że wielokrotnie w naszych obszarach różnego rodzaju obiekty obronne są łączone właśnie z zakonem templariuszy. I to najczęściej te, które są owiane dość takimi tajemnicami, albo mają dziwne formy, jak na przykład zamek w Lipie, no bo on tam ma taką jakąś piramidę. To podobno to piec jest współcześnie, się tak uważa jednak, że to kuchnia była, no ale też jest łączony z templariuszami. I takich zamków jest wiele i ten też ma dość nietypowy kształt i już do niego templariusze też się podłączyli historycznie. To znaczy, tak uważają niektórzy. No ale ile w tym jest prawdy, trzeba by się naprawdę przekonać. Ale to nie będzie proste. Źródła są dość skąpe i są odległe. Ładny czerwony piaskowiec tutaj w tym obramowaniu portalu. To jest też ciekawe. Mogę wam pokazać. Bo przez zamek przechodzi jakby taka główna oś i dwa wejścia są z jednej i z drugiej strony właśnie na tej osi. I na tej osi również są dwa mosty nad dość głęboką fosą, bo ma ładnych parę metrów. Tutaj są jeszcze mury. Tutaj już jest zamek, tu są mury. Ale za murami, zobaczcie sobie, jest fosa. I ta fosa jest głęboka. Tu jest most. Tutaj w dół już można spaść w dół. Tu już można spaść w dół. Tu jest fosa. I ta fosa ma parę metrów głębokości. Tu są te mury, zabudowania fulwarczne trochę obok. Tutaj jeszcze stara lipa szerokolistna, bardzo ładna. W zasadzie o rozmiarach drzewa pomnikowego. Tu jak sobie z tej strony już wyjdziemy, to jeszcze jest trochę parku, który kiedyś tutaj towarzyszył tym zabudowaniom zamkowym. Też jest trochę starych lip. Tu jest ciekawy kamień, ale pokażę wam to na zdjęciach. No, jak widzicie, ten park też taki trochę zapomniany i zagubiony. Nie wiadomo, jaka tutaj w nim istniała infrastruktura. Tutaj zamek. I idziemy sobie przez niego przejść. Tak, zamek wielokrotnie przebudowywany, co jest dość łatwo zauważalne, nawet jak popatrzymy sobie ze zewnątrz. Tu akurat zobaczcie sobie, że chyba powinien być jakiś kartusz herbowy, ale nie ma, zniknął. Ktoś go albo sprzątnął, albo się rozsypał przez piętno czasu. Tutaj widać, że kiedyś była brama, dość solidnie umocowana. Zostało trochę metalowych klamer. Tutaj już fajnie widać, że jest kamień, a obok cegła. To już są materiały z różnych obszarów, z różnych okresów. Tutaj ten czerwony piaskowiec, tutaj musiała być piwnica.
ale za duża to ona nie jest. Tak, zamek był prawie że okrągły, no i też okrągła wieża na nim się mieściła. Stoi sobie na uboczu w takiej dość niewielkiej wioseczce. Owiesno. Ludzie odwiedzają to miejsce rzeczywiście. Nawet dzisiaj jest długi weekend, ale już tutaj widziałem 5-6 osób na przestrzeni godzinki. Sporo tych ruin się stało, ale trochę jednak szkoda, że jest w takim stanie, bo rzeczywiście jest wielki potencjał tego miejsca, tak mi się wydaje. Tutaj też coś ciekawego się musiało dziać. Przyczepka rynna i to współczesna, tu jakieś szyny. Tutaj jakiś był okrągły albo półokrągły podest. Tak jakby może te turnieje tutaj gdzieś się działy, albo to jest po prostu chyba tylko element po tych turniejach, który być może był wykorzystany jako jakiś podest. A tu już jest wyjście, a w zasadzie to wejście. Tu jest most, ale widać po lewej i prawej, że jest stroma fosa też po dwóch stronach. Tutaj jakiś metal jest i do niego coś tam jest podłączone. Nie, to tylko jakieś suche bluszcze. A co to jest? Portal wejściowy. Nawet dekorowany z informacją, o której już wam wspominałem. Tutaj nawet jest data 1747. Być może data ostatniej przebudowy. Tutaj ta fosa jest jeszcze głębsza, 4 metry może mieć, może i 4,5, 5. Współczesne ławeczki. A tu jeszcze stara droga z takiego brukowca troszeczkę i piękna brama, którą można było się dostać na teren już, można powiedzieć, całego takiego założenia zamkowo-folwarcznego. No i w sumie to by było na tyle. A te budynki po bokach, one mają też ciekawe dość elementy. Bo na jednym z nich, ale to wam pokażę może na zdjęciach, też jest bardzo ładny kartusz herbowy. Tu jest takie triforium, czyli te potrójne okna. No ciekawe, ciekawe. Owiesno. Do usłyszenia.